Hej, cześć! Zapraszam Was na drugą część materiału na temat crowdfundingu. Witam w głównym materiale. Zakładam, że pierwszą część już widzieliście, jeśli nie, to serdecznie zapraszam do obejrzenia, jak zwykle też w materiałach dotyczących gier planszowych zastrzeżenie. I uwaga, że ja osobiście związany jest, y, jestem z pracami wydawnictwa Underworld Kingdom. Jak zwykle mówię to, nie po to, by się czymś chwalić, bo nie ma czym, a po prostu dla jasności sytuacji, gdy mówię o planszówkach. Okej, okay, muszę też od razu wam zdradzić pewną ważną, a właściwie śmieszną informację. Ten materiał nagrywam po raz drugi. A to dlatego, że dosłownie przed chwilą, chyba niemal 40 minut nawijałem do tej kamery, po czym, gdy już zadowolony z tego, jak udało się wszystko nagrać, skończyłem nagrywanie i swoje mówienie, i wtedy właśnie okazało się, że kamera nie działa. No więc jest to podejście numer dwa do tego materiału, na co Was serdecznie zapraszam. Przechodzimy od razu do konkretów. No więc, tak, mamy projekt, ustaliliśmy sobie czym jest, jaką matematykę, e, jaką ma ewentualnie niszę, jaki, jaki ma wygląd, mechanika gotowa, temat, data ustalona, no to jedziemy, słuchajcie. Jaka platforma? Bo to też ma znaczenie. Słuchajcie, nie na każdej platformie fajnie jest wysłać, wysłać, rozpocząć projekt każdej gry. Na polskim przykładzie, jeśli macie grę Hmm, może nie tyle bardziej casualową, kaszua ale nie taką hardkorową. Nie taką skierowaną do tych hardkorowych graczy, tych, którzy siedzą w rynku gier planszowych właściwie dniami i nocami, którzy przeczesują internet. <laughs> Przepraszam was bardzo, w poszukiwaniu jakiejkolwiek informacji na temat gier planszowych, a samymi grami zagrywają się non-stop i żyją nimi jako swoim głównym hobby. Więc jeśli nie jesteście tego typu graczami, albo inaczej, jeśli tego typu gracz nie jest waszym targetem, tym klientem docelowym waszego projektu, waszej gry, to ja osobiście sugerowałbym platformę wspieram to. Dlaczego? Ponieważ ona ma o wiele większą, szerszą bazę potencjalnych klientów. Więc teoretycznie, jeśli dobrze poprowadzicie i przygotujecie kampanię, to macie większą szansę na większy, szerszy odbiór. Ale jeśli według Was i według na przykład Waszych odbiorców, recenzentów, z którymi wcześniej współpracowaliście i tak dalej, ta gra bardziej jednak tematycznie czy mechanicznie przeznaczona jest do, dla tych bardziej zagorzałych, bardziej hardkorowych graczy czy też odbiorców, to tu sugerowałbym, bardziej zagram w to, ponieważ ta platforma jest mocniejsza w te klocki, ma większe wsparcie medialne innych recenzentów czy ogólnie... Publicystów pracujących czy działających po prostu w Polsce na rynku gier planszowych. Więc to też może być dla Was, może nie kluczowa, ale jednak czasami znacząca decyzja już na starcie. Okej, okay, wybraliśmy platformę. I jesteśmy mniej więcej na 3 miesiące przed rozpoczęciem kampanii. No to teraz słuchajcie, szybciutko kontaktujemy się z recenzentami. Nie dlatego, by już teraz robili materiały recenzje, ale już teraz musicie się z nimi na temat tych materiałów. Na temat waszej gry dogadać, bo to są też zapracowani ludzie, też mają swoje plany przygotowane z reguły dużo wcześniej. Na temat plany dotyczące tego, kiedy, jaki tytuł, w którym momencie będą ogrywać przecież i recenzować później, tworzyć więc materiały na jego temat. I wy musicie się do tego grafiku jakoś tam wpasować, bo oni wcześniej o waszym projekcie nie wiedzieli. Zakładam z reguły. Macie też tu dużego plusa, bo zdecydowana większość recenzentów w Polsce i publicystów jest bardzo przychylnie nastawiona do autorskich projektów, więc z reguły łatwiej jest się z nimi dogadać, żeby przypadkiem może by chcieli zrobić materiał, recenzję albo how-to play akurat waszego projektu. Dlaczego trzy miesiące? No właśnie dlatego, żeby i wam, i im dać czas na to, żeby ten termin konkretny. Obydwu stronom pasujący dogadać. No i dobrze by było, jeśli Wam się uda, wyprodukować więcej niż jeden prototyp, by to nie jeden prototyp podróżował po całym kraju po tych recenzentach, aby było ich więcej. No i zasięg większy i łatwiej o ogarnięcie tego wszystkiego, bo fajnie jednak co najmniej ten jeden prototyp zawsze ze sobą mieć. W końcu mamy 3 miesiące do rozpoczęcia kampanii, więc jeszcze pewnie niejednokrotnie z tym Waszym projektem będziecie jeździli osobiście i pokazywali go w tych czy innych miejscach, konwentach, sytuacjach. W, w... Tych czy, czy innych na przykład recenzentów osobiście. E, no i oczywiście nie ma żadnego problemu, by się z tymi recenzentami dogadać, by ten materiał nie pojawił się od razu, kiedy został nakręcony, tylko w dogodnym dla Was momencie. Tuż przed kampanią, a może w dniu kampanii, żeby wszyscy naraz o tej kampanii głośno mówili. To już, na pewno kwestia indywidualnych dogadywań się z danymi recenzentami. Okej, okay, czyli ten wstępny marketing, bo potem, wiadomo, marketing działać musi cały czas i nawet w czasie kampanii dalej starajcie się docierać do nowych i marketingowo ciężko pracować. Jeśli macie patronów medialnych, z którymi się dogadaliście, że będą promować, patronować waszej, waszemu projektowi, no to to nie polega, słuchajcie, tylko na tym, że oni wyślą informację, że jest taki tytuł w czasie premiery, jeśli tak dogadaliście się i koniec. No, z reguły oni są chętni do dalszej współpracy, tylko wy o tym pamiętajcie, by na przykład prosić ich o informacje o każdej nowości a propos waszego projektu. O każdej nowej aktualizacji a propos waszego projektu, i tak dalej, i tak dalej. Z reguły nie ma z tym problemu, by wasi patroni na temat tych informacji na swoich portalach społecznościowych czy w swoich kanałach informacyjnych o tym mówili. Tylko inicjatywa musi wyjść od was. Więc marketing nie kończy się w dniu kampanii. Pamiętajcie o tym. No dobra, no to teraz już przechodzimy do konkretów, czyli ustalmy sobie, ile właściwie ta gra ma kosztować, jaki powinien być. Próg ufundowania, czyli ile potrzebuje pieniędzy, by tą grę wyprodukować. I tu oczywiście nie będę Wam mówił o konkretnych kwotach, no bo nie znam Waszego projektu, więc nie powiem Wam, ile będzie kosztowało produkowanie takiej gry X lub takiej gry Y. W związku z tym nie powiem Wam, ile musicie docelowo zebrać pieniędzy. Powiem Wam za to o tych elementach kosztów, o których często się zapomina przy projektowaniu gry projektowaniu, przepraszam, przy projektowaniu nie tyle gry, co projektowaniu kampanii, a więc przy ustalaniu właśnie ile potrzebujemy pieniędzy na wydanie tej gry. No bo o kosztach produkcyjnych tych de facto stricte definicyjnie produkcyjnych, czyli ile będzie kosztowało wyprodukowanie danej gry, no to o tym pamiętają mam nadzieję wszyscy. I od razu wam mówię, nie obliczajcie kosztów produkcji gry w trakcie kampanii, bo znam taki przypadek, zakończył się pozytywnie, ale to nie jest dobry sposób na przygotowywanie kampanii. Skontaktujcie się nie z jednym, a z kilkoma producentami. Być może akurat będą niewielkie różnice w cenie, do, ale być może za trzy miesiące te różnice się będą różniły, przepraszam, będą inne. Być może akurat Wy bardzo dużo wspierających i ta drobna różnica pomiędzy producentem tu, a tu będzie miała przełożenie na konkretnie pieniądze. Pamiętajcie też, że to, że trzy miesiące przed dwa, czy miesiąc nawet przed, dogadacie się z danym y, producentem na taką inny koszt, nie oznacza, że taki będzie ostateczny koszt po, czyli jakieś dwa miesiące później, miesiąc do kampanii, potem po miesięcznej kampanii, to oczywiście producenci Wam o tym powiedzą, że to są ceny orientacyjne i ważne tylko przez jakiś okres czasu, ale pamiętajcie o tym, koszty materiałowe mogą się zmienić na plus albo na minus, w związku z tym cena w momencie, kiedy już będziecie produkować grę, może być delikatnie przy takim przedziale czasowym, ale jednak może być różna. Pamiętajcie o tym, od, różna od tego, co żeście sobie pierwotnie założyli. No dobrze, to mamy te koszty produkcji. Minimalny druk, słuchajcie. Nie próbujcie nawet drukować ilości gier w takiej ilości, ile będzie wspierających. Dokładnie w takiej. Znaczy, no nie, no, zawsze to jest Wasza decyzja. Ale tak, na polskim rynku z reguły te 300, do około 400 osób to, to jest ta liczba wspierających, która zapewnia ufundowanie określonego prógu, progu, Czyli tej ilości pieniędzy, które pozwala na wydanie gry. To oczywiście zależy od tego, jak droga jest gra. Wiadomo, że mniej wspierających jest potrzeba, jeśli gra kosztuje 200 czy 300 zł, nawet, a więcej, jeśli ta gra kosztuje 100 czy 120 zł. Ale tak uśredniając, te 300-350 osób to jest ta liczba. Tymczasem produkowanie 350 czy 400 sztuk gry będzie bardzo bardzo drogie w przeliczeniu na pojedynczy egzemplarz. Naprawdę minimalną, absolutnie minimalną ilością gier, którą powinniście w ogóle zacząć dyskusję w drukarni, to jest 500 sztuk, a i tak większość drukarni wam powie, że dla 500 sztuk po prostu nie opłaca się uruchamiać produkcji. Dlatego jeśli myślicie o tym, jak kształtujecie sobie ceny, myślicie sobie co dalej będzie z moją grą, to raczej starajcie się tak wszystko wyliczać, jakbyście chcieli wyprodukować 1000 sztuk gry. Między 500 sztuk a 1000 jest nie gigantyczny, ale jednak spory skok cenowy na jednej sztuce gry, co się przełoży na tańszy, tańszą grę dla pojedynczego wspierającego, a to bardzo istotne, no bo wspierający o dziwo <grymnie> oczywiście zwracają na to bardzo dużą uwagę. E, Okej, okay, no to lecimy dalej. Koszty marketingowe, słuchajcie, no bo albo dogadaliście się z tymi recenzentami, albo w przyszłości planujecie do różnych jeszcze recenzentów wysyłać gry, Często też dogadaliście się, tak jak wam powiedziałem, właśnie w ten sposób, że w zamian za wykonaną ciężką pracę przez tych recenzentów, w ograniu tej gry, w nakręceniu materiałów, w ich złożeniu, że wy zamian za to przekażecie im jeden, może dwa, może trzy egzemplarze waszej gry. A być może sami chcecie zadusiu czynić pracę tego czy innego recenzenta, który osobiście o nic nie poprosił, po prostu zrobił to dla was, bo to fajny projekt autorski i chciał go wesprzeć, ale wy sami z siebie będziecie chcieli tego recenzenta wesprzeć, przesyłając wam później jemu, później Darmowy egzemplarz gry, więc o tych darmowych egzemplarzach gry, których będziecie chcieli lub musicie wyprodukować, też pamiętajcie. Pamiętajcie również, że kiedy już wasza gra osiągnie sukces i będziecie ją wysyłać, to nie każdy egzemplarz gry dotrze do każdego wspierającego. Z mnóstwa powodów każdy, kto korzysta na bieżąco z paczkomatów, listonoszy czy kurierów, wie, że paczki się gubią. Nie masowo, ale jednak. Więc miejcie tego świadomość i miejcie zaplanowany już zapas, iluś tam gier, właśnie na takie sytuacje, gdy grę trzeba będzie dosłać do kogoś jeszcze raz, bo do niego nie dotarła. Albo gdy gra dotrze do kogoś wybrakowana, z błędnie wydrukowanymi kartami, z brakiem jakichś żetonów albo błędami, też potrzebujecie. Jakiejś tam ilości gier, właśnie na po, po to, żeby potem je rozpakowywać i te ewentualne braki lub źle wydrukowane, wyprodukowane elementy wspierającym dosyłać. Więc to wszystko są drobne rzeczy, ale z reguły się o nich nie pamięta, kiedy liczy się ten końcowy koszt, jaki poniesiecie przy produkcji gry. W związku z tym ten koszt, który musicie uwzględnić i o którym musicie powiedzieć podczas projektowania waszej kampanii crowdfundingowej. Opakowania. To, że wasi. Wspierający wpłacają z reguły osobną kwotę w ramach dodatku, czy w jakiejś innej formie, zależy od platformy crowdfundingowej, wpłacają na to, żebyście im grę przesłali. To nie oznacza, że to są wszystkie koszty związane z wysyłką gry, bo pamiętajcie, że ta folia bobmelkowa, czy stretch, czy też e, cokolwiek będziecie używali, jakichkolwiek elementów do zapakowania gry, ten karton, to wszystko też kosztuje. W na jedną grę, no złotówka, może dwie, ale w na całą ilość gier, którą będziecie wysyłać, a zakładam, że osiągnęliście sukces i wysyłacie dużo tych gier, to już jest kwota, jeśli na przykład uzbieraliście bardzo podobną kwotę do tej, którą potrzebowaliście na wydanie, to taka kwota kilku tysięcy, dwóch, trzech, robi już różnicę w stosunku do tego, czy tak naprawdę macie odpowiednią kwotę pieniędzy, czy nie. Pamiętajcie więc o tych kosztach. Nawet tak badalna rzecz, jak dokładne pomierzenie i wyrażenie i zważenie Waszej gry może mieć jakieś znaczenie przy potem kosztach produkcji. No bo załóżmy, że sobie prototyp Waszej gry zmierzyliście, wiecie, jaką będzie miała wymiarę Wasza gra. Patrzycie sobie na przykład na paczkomaty, a to mieści się do, do na przykład skrytek o rozmiarze B. Nie do C, do B. B jest troszkę tańsze. Ale czy uwzględniliście właśnie całe opakowanie? Czy nie okaże się, że po opakowaniu Waszej gry okaże się, że to jednak skrytka C jest ta idealna dla Waszej... Wysyłki AB jest już za ciasna, a wyście tego nie uwzględnili, więc już na każdym egzemplarzu jesteście ciut w plecy. Nawet taka drubnica może mieć znaczenie przy końcu, gdy, spinajecie, gdy spinacie budżet waszego projektu. Ja mówię teoretycznie o rzeczach, które będą was dotyczyły po tym, jak kampania się uda, ale musicie mieć o nich świadomość w momencie, kiedy ruszacie z tą kampanią, bo te koszty powinniście już uwzględnić na starcie kampanii, kiedy sobie liczycie. Ile będzie kosztował? W ramach wsparcia jednostkowy egzemplarz gry, i ile tak naprawdę potrzebujecie pieniędzy, by to był ten rzeczywisty próg ufundowania waszej gry. Pamiętajcie też, że takie pakowanie gry i wysyłka to jest robocizna. Możecie to robić samemu, ale to wcale nie jest prosta sprawa, szczególnie jeśli osiągniecie sukces, czeka Was mnóstwo, mnóstwo roboty. Nie jesteście też z reguły w tym profesjonalistami, więc spodziewajcie się większości błędów, pomyłek i złych wysyłek, co będzie generowało kolejne koszty, bo kolejne koszty kolejnej wysyłki na wasz koszt, odesłanie ewentualnych niepotrzebnie wysłanych do tego ani innego um, wspierającego elementów gry, co też będzie na wasz koszt, y, kolejnego pakowania, który poświęci, na który poświęcisz czas, i tak dalej, i tak dalej. Można to załatwić prościej, ale to będzie kosztowało. Są bowiem firmy, które zawodowo niejako w ramach swojej działalności albo jako dodatkową działalność zajmą się za was tym tematem. Czyli firma dla was tą grę wyprodukuje, złoży z różnych elementów. Na przykład, bo pamiętajcie, że jest też taka opcja, że możecie sobie z jedną z firm dogadać się, która produkuje dla Was jakiś element, że to do tej firmy będą trafiały wszystkie ile elementy z innych. Miejsce, gdzie produkujecie inne elementy, i tam będzie ta gra składana w całość, można się tak spokojnie dogadać, miejcie tego świadomość, po czym ta gra nie będzie trafiała tego procenta do Was, do magazynu, który teoretycznie powinniście sobie wynająć, albo do Was do domu, zawalając dom po sufit, tylko trafi od razu do tej firmy, która dla Was wykona usługę wysyłki danego towaru. Oczywiście to też kosztuje. Magazynowanie i wysyłka, więc jeśli chcecie sobie ułatwić pracę, a czasami to ułatwienie wbrew pozorom oznacza też mniejsze koszty, bo tak jak mówiłem, jeśli nie pójdzie wam wysyłka i popełnicie dużo błędów, no to będą dla Was dodatkowe koszty. Więc teoretycznie to może być nawet dla Was taniej, a na pewno jest wygodniej, ale to też uwzględnijcie przy projektowaniu Waszej kampanii, czyli tych kosztów kampanii, ile potrzebujecie tak naprawdę pieniędzy na jeden egzemplarz? W związku z tym, ile potrzebujecie pieniędzy? Jako próg na wydanie całej gry. No dobra, no to teraz już mamy kampanię, ona już startuje, to tam nas czekają jeszcze, czeka nas jeszcze stworzenie progów lub stretch goli, jak to woli. Dla tych, którzy nie wiedzą, progi to jest troszkę większa niż podstawa ilość pieniędzy, które potrzebna była na wydanie gry. Czyli na przykład, jeśli uznamy, że na wydanie gry potrzebujemy 50 tysięcy, to na przykład pierwszy próg, ustalamy na kwotę 55 tysięcy, czyli jeśli zbierze się 55 tysięcy w ramach naszej kampanii, to każdemu wspierającym, który kupił od nas tą grę, dokładamy coś do pudełka, jakąś kartę, dwie, trzy. Nie będę Wam mówił teraz, co macie dokładać, bo to też zależy indywidualnie od każdego projektu. Natomiast porozmawiamy o tym, jakim potencjalnie niebezpieczeństwem finansowym są dla Was progi. Dlaczego? No, bo wróćmy do mojego przykładu. Załóżmy, że potrzebujemy 50 tysięcy, że taką sobie kwotę ustaliliśmy, że ta kwota wystarczy nam na wydanie tysiąca egzemplarzy naszej gry. Załóżmy, że jeden egzemplarz gry w ramach tego wsparcia będzie kosztował 100 zł. A jeśli próg ustaliliśmy od 5, 10 tysięcy do 55, czyli jeśli zbierze się 55 tysięcy, do każdej gry coś dołożymy, to znaczy, że tak sobie załóżmy. Przepraszam was bardzo. Tak sobie założyliśmy, tak sobie wyliczyliśmy, że te 5000 to będzie koszt, jaki będzie potrzebny, żeby wyprodukować te dodatkowe elementy, które tu obiecaliście i będę ułożyć je do każdego pudełka. Naprawdę? Czy uważacie, że te 50 osób, bo to jest dokładnie 50 osób, które dołożyło po 100 zł, 50 dodatkowych osób, które dołożyło 100 zł, żeby osiągnąć próg tych 55, że oni dali te 100 zł po to, żebyście wy wyprodukowali elementy dla wszystkich? No nie! Oni dali testy złotych, żebyście wyprodukowali gry dla nich. A co jeśli na ten próg nie złożyły się żadne dodatkowe wsparcia, tylko złożyli się ludzie, którzy już was wsparli, ale dokupili dodatki, które są dostępne w ramach waszej kampanii? Czyli de facto na te 5000 złotych nie złożyła się ani złotówka na jakiekolwiek elementy waszej gry czy na dodatkowe gry? A na dodatki, więc nawet nie zwiększyła się ilość gier, którą, mogli, którą musicie wyprodukować. No bo teoretycznie, załóżmy, że tu mamy tyś, przy 50 tysiącach produkujemy 1000 sztuk gier, a przy 55 tysiącach produkujemy 1050 gier. No to po pierwsze, w takim przypadku, jeśli na, tą, na, ten, na ten próg złożyły się tylko dodatki, to nie macie dodatkowych pieniędzy. A po drugie, między 1000 a 1050 wielkość produkcji, zapewniam Was, nie będziecie mieli żadnej zniżki na pojedynczej sztuce gry u producenta. Takich przyskoków po 50 sztuk na produkcji nie ma. Jeśli wyprodukujecie nie 1000, a 1000, no w najlepszym przypadku 2000, ale powiedzmy 1500, no może 1300, jak się dobrze dogadacie, to poczujecie jakiś tam drobny skok w cenie jednostkowej gry, czyli coś tam Wam będzie taniej wyprodukować dany egzemplarz gry. Ale to nie będą takie dramatyczne skoki i nie co 50 dodatkowych wspierających. Więc tu na tworzeniu progu macie już ryzyko. Teoretycznie założyliście, że te 5000 to jest dokładnie ta kwota, która wam jest potrzebna, aby do każdej paczki dołożyć ten element gry, który wymyśliliście, że dołożycie. Ale tak z reguły nie jest, bo na te 5000 tysięcy składają się ludzie, którzy dołożyli pieniądze nawet ani na gry, a nie tych elementów. Albo kupili dodatki, które też nie miały iść, przecież nie pójdą przecież na produkcję dodatkowych elementów, a właśnie na wyprodukowanie tych dodatków. Więc nie powiem wam, jak macie zrobić te progi, ale uważajcie na nie już w momencie ich. Projektowania. Bo co jest bardzo istotne i co rozróżnia akurat polskie platformy od takiego przykładowego Kickstartera? Na Kickstarterze, w związku z tym, że w każdej chwili wspierający ma prawo wycofać swoje wsparcie albo włożyć tylko jednego przykładowego dolara lub euro i czekać na to, jak będą rozwijały się progi, na ile będą atrakcyjne, co ile pieniędzy zebranych będą pojawiały się nowe elementy w grze, czekać tak długo aż uzna dana osoba, o to jest teraz już atrakcyjna gra, więc dorzucę konkretną kwotę do tego jednego dolara. Więc na Kickstarterze stretch Gole, progi służą do tego, by albo klienta zatrzymać, który włożył stówę, ale potem mu się progi nie podobają i w każdej chwili z te 100 dolarów może wycofać, albo żeby zachęcić tych, którzy tylko się zainteresowali tym projektem i czekają, co w ramach stretch Goli, jak gra będzie rozwijana. Na polskim crowdfundingu tak nie jest, a przynajmniej ta pierwsza część odpada, ponieważ na polskim crowdfundingu wspierając, nie ma możliwości w trakcie trwania kampanii wycofać swoich pieniędzy. Co do zasad, oczywiście zawsze wspierający może do Was napisać i może się z Wami dogadać i Wy możecie powiedzieć spoko, nie ma problemu, pieniądze możesz wycofać, ale co do zasad tak nie jest. Więc co do zasad, na Kickstarterze przykładowym progi tworzycie tak, jak najbardziej bogate, by zachować, zatrzymać tych, którzy Was sparli na początku i ewentualnie zachęcić tych, którzy się zastanawiają. Na polskim crowdfundingu wchodzi w grę tylko ta druga opcja, czyli macie tymi progami zainteresować tych, którzy jeszcze się zastanawiają, bo dla tych, którzy was wsparli, no to oni nie wesprą was drugi, trzy, trzeci raz tylko dlatego, że pojawiają się kolejne progi. Oni, widząc kolejne progi, mogą się bardziej zaangażować w rozpropagowanie waszej gry i jeszcze kibicować wam jeszcze pisać do swoich znajomych i tak dalej, więc to jest bardzo ważna rzecz, bo oni będą chcieli zachęcać kolejne osoby, żeby im się te progi ufundowały, żeby oni otrzymali jak najwięcej. Ale dalej to jest troszkę inny mechanizm projektowania tego, co dajecie, Potencjalnym wspierającym w ramach danych progów. Także jak pamiętajcie, że progi od strony budżetowej to jest niebezpieczeństwo. Tak samo, co już mogliście zauważyć, jest z dodatkami. No bo znów wróćmy do naszego przykładu. Mamy te 50 tysięcy, które potrzebujemy nawet na dnia naszej gry. No i okazuje się, że na koniec kampanii zebraliśmy 53 tysiące złotych. Czy to oznacza, że mamy odpowiednią ilość pieniędzy, by wydać grę zgodnie z tym, co wszystko żeśmy wyliczyli? Na 99% nie, ponieważ na te 53 tysiące złotych, które zebraliśmy na koniec kampanii, na 100% składa się 1003-2000 złotych, a może nawet więcej kosztów wysyłki, na które osobno płacili ludzie, więc już nie macie, powiedzmy, że to były 2000, więc już nie macie na wydanie gry 53, a 51 tysięcy. A jeśli 5 tysięcy z tych 51 w tej chwili to były pieniądze przeznaczone przez wspierających na kupienie dodatków to tak naprawdę na wydanie gry zostało Wam 45 tysięcy, podczas gdy Wy policzyliście, że to 50 tysięcy jest tą kwotą, która jest Wam niezbędna, by wydać grę. No i macie problem. I zapewniam Was, że co najmniej kilka, choć sam tego nie sprawdziłem, to jest tylko moje gdybanie, ale jestem niemalże przekonany na 100%, że co najmniej kilka projektów swego czasu, które na różnych polskich kampaniach crowdfundingowych się pojawiało, na różnych platformach, które niby osiągnęły progi i zebrały jakąś kwotę pieniędzy, ale zwykle niewiele, tylko przekraczającą ten ustalony próg, potem było z tym duży pro, byłby z tym duży problem, był, przepraszam Was bardzo za te ciągłe przejęzyczenia, potem był z tym duży problem, by taka kampania dowiozła, czyli by została zrealizowana, by wszyscy wspierający otrzymali swoje rzeczy, bo pewnie, tak zakładam, z dużą prawdopodobieństwem, że ci ludzie, którzy tworzyli tę kampanię, na tym czy na innych podobnych pułapkach, o których Wam wspomniałem, się niestety przyjechali. I nie ma tu złotego środka niestety, nie powiem wam, jak to zrobić, by się na tym nie przyjechać. Trzeba to mieć na uwadze i niestety tworzyć te progi i różnego rodzaju dodatki z pewnym marginesem w związku z tym, całą naszą kampanię z, pełnym, z pewnym marginesem finansowym. W związku z tym niestety spotkacie się zapewne z kolejnym problemem problemem odbioru waszej kampanii. Niestety, lub stety, ale w tej chwili rynek crowdfundingowy mocno się zmienił względem swojej pierwotnej idei i pierwotnego wyglądu. Na początku rynek crowdfundingowy to był rynek ludzi, którzy mieli pomysł, ideę na fajny produkt, ten czy inny, ale nie mogli go zrealizować, bo nie mieli pieniędzy, więc wystawiali ten projekt do oceny opinii publicznej i opinia publiczna, ludzie, którzy ten projekt widzieli, mogli włożyć jakieś pieniądze, by wesprzeć ten projekt lub nie. A ci, którzy wspierali, chcieli po prostu, by ten projekt pojawił się na rynku, by zaistniał, by ktoś zrealizował swoją ideę, marzenie itd. Współcześnie jednak ogromna ilość osób, które działają na rynku crowdfundingowym, którzy wspierają, które, przepraszam, wspierają rynek crowdfundingowy i wydają pieniądze, mówimy o grach planszowych, więc wydają pieniądze, kupując gry planszowe, nie traktuje tego waszego czy każdego innego projektu jak projekt autorski, i nie traktuję ich pod kątem Wesprę, bo to fajny projekt, bo chciałbym, żeby pojawił się na rynku. Nie. Ogromna ilość ludzi traktuje wasz projekt jak każdy inny każdy inny towar na rynku gier planszowych, jak każdą inną grę. W związku z tym porównuje wasz projekt, waszą cenę gry, waszą całą koncepcję z zwykłymi grami, które zostały wydane. W tradycyjny sposób, z cenami, z tym, że na przykład ta gra kosztuje tyle i tyle, a ma takie elementy i tyle elementów w sobie, a wasza gra kosztuje dużo więcej, albo ma dużo mniej elementów w sobie. Bardzo też w związku z tym też te osoby porównują waszą kampanię z innymi kampaniami, i to z reguły tymi kampaniami, które dawały za ten próg tak samo kosztowy, czyli na przykład próg 5 tysięcy więcej elementów, albo wymagały mniejszego progu m, tych pieniędzy do zebrania, żeby wydać się, i tak dalej, tak dalej. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że niestety bardzo dużo współczesnych kampanii to są kampanie wydawnic, kampanie przedsprzedażowe. I dlatego dla takiego potencjalnego wydawnictwa ono nie musi, jeśli powiedzmy zakłada, że wydanie danej gry kosztuje 80 tysięcy, ono nie musi ustalić progu zbiórki na 80 tysięcy, no bo to jest przedsprzedaż. Wystarczy, że ustawi pro, e, próg ufundowania danej gry na 20 tysięcy. Po pierwsze, ma większą szansę, że te 20 tysięcy się uzbierze, więc już ma przedaż, już 20 tysięcy zarobione do przodu. Po drugie, ludzie chętniej przyłączają się do sukcesu, a jeśli ktoś szybko zbierze 20 tysięcy na kampanii swojego projektu, no to jest sukces. Więc automatycznie ta kampania idzie szybciej i łatwiej. Po trzecie, jeśli ta kwota nie uzbiera, no to dużo nie ryzykują te 80 tysięcy, w końcu prośli tylko 20, bo chociaż część mają i łatwiej mi tą i tak grę wydać, bo część pieniędzy nie poświęcili z własnych środków, tylko ze środków zebranych w czasie kampanii crowdfundingowej. A nas, w cudzysłowie nas, was w tej chwili, czyli autorów, autorki projektów, będą z takimi kampaniami o de facto zaniżonych progach wydania czy zaniżonych kosztach pojedynczych gry, egzemplarzy gry, będą was nieustannie porównywać. Teraz od razu zastrzeżenie. Nie chodzi mi o to i nie namawiam was teraz, żeby zapalić pochodnie, uzbroić się widły i ruszamy na wydawnictwa, które to są złe, bo robią przez sprzedażę w ramach portali crowdfundingowych. Absolutnie nie. Zastanówcie się. Czy to jest zła sytuacja? Otóż dla rynku gier planszowych i dla nas klientów docelowych to, że dużo wydawnic wydaje swoje gry właśnie tak de facto, mimo że niby jest to kampania crowdfundingowa, że niby zbieramy pieniądze, tak de facto są to przedsprzedaże. Dla nas klientów docelowych i dla ogólnie dla rynku gier planszowych to jest dobra sytuacja ponieważ wydawnictwo w ten sposób działające mają większą płynność finansową. Jeśli nie muszą ryzykować z całym swoim majątkiem, a tylko jakimś procentem, tylko jego częścią, to mają większy tą bufor finansowy i jeśli coś się nie wydarzy, to nie zaryzykowali całością swoich pieniędzy, a tylko częścią. Tylko część strat mogą mieć. Ogólnie rzecz biorąc, ich sytuacja finansowa jest dużo lepsza. Zauważcie, że z reguły przynajmniej na polskim rynku, takie rzeczy robią te mniejsze wydawnictwa, te, którym ciężej się na rynku utrzymać, te, które często lawirują od, od wydania jednego, jednego tytułu do drugiego i taki crowdfunding dla nich to jest być albo nie być, mimo że to jest teoretycznie tylko przed sprzedaż. Oczywiście duże, duże wydawnictwa też robią crowdfunding, no zwykle już na Kickstarterze, ale nawet dla nich wydawanie przez crowdfunding jest bezpieczniejsze, wygodniejsze. Umożliwia też wydanie gry, co do której mieliby wątpliwości, czy chcieliby ryzykować swoje pieniądze, wydając je w normalny sposób. Tymczasem mamy crowdfunding, no jednak, de facto, jakby tego nie nazywać, przerzucamy niebezpieczeństwo wydania tej gry na potencjalnych wspierających, więc się orientujemy, jakie jest rzeczywiste zainteresowanie tym tytułem. Skoro było dużo wspierających, próg się ufundował, gra się ufundowała, no to okej. Okay. Jeśli nie, to myśmy swoimi pieniędzmi nie zaryzykowali. Więc to jest tak, de facto, każda. Sytuacja, każde działanie, które wzmacnia działających graczy na rynku gier planszowych jest dla nas, odbiorców zewnętrznych, odbiorców tego rynku, odbiorców ich produktów, pozytywna, bo dzięki temu więcej wydań na rynku może się utrzymać, może działać i możemy otrzymywać więcej fajnych, ciekawych, oryginalnych tytułów, które normalnej produkcji mogłyby się w ogóle na polskim rynku, czy też w ogólnym światowym rynku nie pojawić, bo ryzyko ocenione przez tego czy innego gracza byłoby za duże i taki projekt byłby od razu na starcie skreślony. No ale wracam tutaj teraz do projektów autorskich dla autorów i autorek to że funkcjonują oni na tym samym rynku crowdfundingowym z tego typu projektami właśnie jak projekty de facto przedsprzedażowe jest dużym wyzwaniem i dużym utrudnieniem właśnie dlatego o czym wspomniałem wcześniej bo są porównywani ci autorzy którzy na przykład chcą wyprodukować tylko tysiąc sztuk z kampanią crowdfundingową dawnictwa X które nie zbiera wszystkich pieniędzy, bo potrzebuje tylko 20 czy 30 tysięcy. Dodatkowo jest to kampania, która dzieje się jednocześnie z kampaniami tej samej gry, na przykład w Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Holandii, czy gdziekolwiek, Czech i Niemczech. I tak naprawdę to jest tylko część, ten polskie wydanie potencjalnie, jeśli zbiorą się pieniądze, jest tylko częścią wydania międzynarodowego. Więc tak naprawdę tu nie produkujemy tysiąca sztuk, a tak naprawdę produkujemy kilka tysięcy sztuk tej gry. W związku z tym, ten próg jednostkowy tej gry w ramach tej kampanii może być dużo mniejszy, no bo ta gra się rzeczy, ponieważ jest wydawana w dużej ilości, może być tutaj tańsza. Z tym wszystkim, pamiętajcie, autorzy i autorki projektów, musicie się zmierzyć, będziecie mieli tego typu pytania, będziecie mieli tego typu porównywania, dlaczego wasza gra z takimi elementami jest tak droga, a tu w tej kampanii podobna gra była o wiele tańsza. Dlaczego tak dużo pieniędzy zbieracie w swojej kampanii? Bo przecież jest tyle kampanii, które zbierały o wiele mniej pieniędzy, a i tak te gry się ufundowały i pojawiły. Musicie to wziąć na klatę, musicie się przygotować do tego tematu i nie powiem Wam, jak dobrze odpowiadać. Dla części osób, którym Wy wyjaśnicie, że tak naprawdę nie powinno się porównywać projektów autorskich z projektami wydawnictw, czyli przedsprzedażowymi, część osób to zrozumie, ale dla części niestety będzie to bariera nieprzeskoczenia. Nastawcie się na to i trudno, po prostu o tym pamiętajcie. Od razu też Wam wspomnę, że nie ma złotego środka, które by oddzieliło jakby te wszystkie kampanie wydawnictw od kampanii autorskich. Dlaczego? Otóż dlatego, dlatego, że nie wszystkie z kolei kampanie wydawnictw crowdfundingowe, które pojawiają się na platformach crowdfundingowych, są przed sprzedażami, a my nie mamy możliwości tego rozróżnienia. Dlatego, dlatego, że oczywiście zdarzają się też, to wcale nie pojedyncze, kampanii tego czy innego wydawnictwa, które pojawiają się na kampaniach crowdfundingowych, które są rzeczywistymi kampaniami wspierającymi, a nie przed sprzedażą. I rzeczywiście to wydawnictwo warunkuje pojawienie się tego tytułu na tym czy innym rynku. No powiedzmy, mówimy o Polsce, więc na rynku polskim. Jeśli ta zbiórka się uda i pokazuje rzeczywisty próg wydania danej gry. Więc to nie ma żadnej zasady i złotej zasady, że każda, każdy projekt dewnictwa z reguły od razu na starcie, na starcie jest na pewno przed sprzedażą. Raz, że to nie ma w tym nic złego dla nas, odbiorców, a po drugie, nie mamy żadnej gwarancji, jak jest. Czy to jest przedsprzedaż, czy to jest prawdziwy crowdfunding? Tak czy jak wy. Drodzy autorzy, drogie autorki, będziecie się z tym mierzyć. Także pamiętajcie o tym. No, pamiętajcie też o tym, drodzy odbiorcy projektów autorskich, że naprawdę jest to troszkę porównywanie nie tych lig, nie tych możliwości wydawniczych. Jeśli porównujecie sobie na potrzeby waszej decyzji, czy wesprze dany projekt, czy porównujecie sobie kampanię autorską z kampanią jakiegoś tego czy innego wydawnictwa, które dłużej lub krócej działa na rynku, ma już pewne doświadczenie, być może jakieś zniżki u producentów i tak dalej. I tak dalej. Macie do tego prawo, no ale pamiętajcie o tym, że to nie jest do końca fajne porównywanie i zawsze te projekty autorskie będą stały na straconej pozycji, jeśli będziecie sobie tak porównywać. OK, słuchajcie, z mojej strony wydaje mi się, że to wszystko, że w ramach moich notatek chyba powiedziałem wszystko, co chciałem wam powiedzieć. To nie oznacza, że to, co powiedziałem wam w pierwszej części oraz tutaj, w drugiej, absolutnie zamyka temat crowdfundingu jako takiego i tych możliwości, ale też pułapek i niebezpieczeństw, które w ramach kampanii. Możecie spotkać. Chciałem wam jednak właśnie tu naświetlić te zagrożenia, które według mnie powinniście brać pod uwagę przy tworzeniu waszej kampanii i też te możliwości, które daje Wam kampania crowdfundingowa. Bo już na sam koniec, tak bardziej optymistycznie i pozytywnie, nie ma nic lepszego niż udania, udana kampania crowdfundingowa nie tylko dla was osobiście, że spełni się wasz sen, wasza idea, wasze marzenie, ale też dla, waszego, dla waszej gry jako produktu, ponieważ udana kampania crowdfundingowa jest najlepszym. Produktem marketingowym dla Waszego produktu. Choćbyście nie wiem ile pieniędzy wspomowali w marketing danej gry, nic nie przebije tego, że możecie się pochwalić, że Wasza gra osiągnęła sukces na tej czy innej platformie crowdfundingowej i zebrała takie ilości pieniędzy, albo tak szybko się ufundowała, albo tylu miała wspierających. Także drodzy autorzy i drogie autorki, które myślicie nad wydaniem swojej gry na portalu crowdfundingowym, to jest trudna robota, to jest niebezpieczna robota, to jest ciężka robota, ale daje mnóstwo satysfakcji. Jeśli tylko się uda, czego Wam wszystkim serdecznie życzę, aby wszystkie współczesne, te przyszłe, również te przyszłe projekty Wasze się udawały, się fundowały i to jak największą ilością pieniędzy. A tymczasem serdecznie Was już wszystkich. Żegnam, to jest koniec na razie mojego tematu crowdfundingowego. Serdecznie oczywiście zapraszam do komentowania, do dyskusji ze mną, jeśli o czymś zapomniałem, nie powiedziałem albo coś źle przedstawiłem z tej mojej przydługiej opowieści o crowdfundingu, albo się z czymś nie zgadzacie. Proszę, wyjaśnijcie mi to i wskażcie. Nie mówię tego, nie mówię to absolutnie z szczerym sercem. Pokażcie mi, gdzie się myliłem. Proszę też o lajkowanie, dzwonkowanie, szerowanie wszelkich materiałów na moim kanale. Serdecznie dziękuję jeszcze raz za każde wsparcie, którego mu udzielacie, a tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Cześć!